Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, Komitetu Obywatelskiego Legalna Aborcja bez kompromisów. Chcemy zaprezentować Państwu dzisiaj ustawę, która jest wynikiem współpracy organizacji i środowisk kobiecych, które od lat walczą o prawo do przerywania ciąży. To organizacje i środowiska, które nie tylko organizują protesty, świadczą pomoc prawną, ale także świadczą pomoc w przypadku dostępu do aborcji farmakologicznej. Częścią Komitetu Legalna Aborcja bez kompromisów są obecne tutaj dzisiaj z nami przedstawicielki organizacji i środowisk kobiecych. Ogólnopolski Strajk Kobiet, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom, Aborcyjny Dream Team, Wielka Koalicja za Równością i Wyborem oraz Centrum Praw Kobiet. Zbieramy podpisy pod rejestracją komitetu i gorąco zachęcamy wszystkie chętne osoby do kontaktu z nami poprzez stronę komitetu na Facebooku. Można będzie przesyłać nam, ale także przynosić nam osobiście wypełnione formularze. Zapraszamy gorąco do kontaktu. Ustawę zaprezentują Państwu przedstawicielki organizacji i środowisk kobiecych, które brały udział w pisaniu ustawy. Jako pierwszą zapraszam do głosu pełnomocniczkę komitetu Martę Lempart, Strajk Kobiet. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja powiem o tym szerszym kontekście. My jesteśmy teraz w momencie absolutnego koszmaru, w momencie, kiedy może nie prawem, ale faktem stał się prawie całkowity zakaz aborcji w Polsce, ale patrzymy na to właśnie w kontekście tego, co działo się u naszych sióstr w Argentynie. Ten kolor zielony argentyński to jest ten sam, którego one używały. One walczyły 15 lat i próbowały 9 razy. I za ósmym razem przeszły przez Izbę Deputowanych, ale nie przeszły przez Senat. I w końcu się udało. 30 grudnia zeszłego roku w Argentynie zalegalizowano dostęp do aborcji. Do bezpiecznej, darmowej, legalnej aborcji na żądanie. I my też tak na to patrzymy. Mamy 5 kroków do przodu, 2 do tyłu, 3 do przodu, 6 do tyłu. I tak to będzie wyglądało. Tak naprawdę stoimy teraz przed 5. dużą próbą legalizacji. Mówię o 2 próbach w latach 90. i 2 próbach ostatnio w postaci Komitetu Ratujmy Kobiety. I tak jak nasze siostry z Argentyny, przejdziemy całą ścieżkę, będziemy próbować tyle razy, ile trzeba. Będziemy budować tyle koalicji, ile będzie trzeba. Będziemy rozmawiać ze wszystkimi, z kim trzeba, ale wiemy, że na końcu jest to, czego sobie życzymy i co jest normą, i co jest faktem, i co jest standardem w Europie i staje się standardem na całym świecie. Dlatego nie tracimy nadziei, mimo tego okropnego momentu, w którym się znajdujemy. Mimo wszystko, patrząc na to doświadczenie, kraju, który jest bardzo podobny do Polski, kraju, w którym panowie mówią, że się nie da, kraju, w którym rządzi Kościół, kraju, w którym różne rzeczy stoją na głowie, bo centrum nie jest centrum, tylko jest prawicą, tak samo jest w Polsce. To samo słyszymy w Polsce, to samo zniechęcanie nas. To samo traktowanie postulatu normalności jako postulatu skrajnego. Nasze siostry z Argentyny już to przerobiły i wygrały. I my też wygramy, a to jest kolejny etap tej walki. Za każdym razem, kiedy ją podejmujemy, rozmawiamy o tym, że wszyscy wiemy, ile to kosztuje. Wszyscy wiemy, jak to się załatwia. Każdy zna kogoś, kto skorzystał ze świadczenia, jakim jest aborcja. I kłamstwa w tej sprawie zostawiamy prawicy i kościołowi. Niech się cieszą, niech kłamią dalej, że zakaz aborcji powoduje, że aborcji nie ma. Zakaz aborcji powoduje wyłącznie to, że trzeba ją sobie kupić albo załatwić. Tak jak powiedział zresztą pan marszałek Karczewski, że on swojej córce oczywiście aborcję w razie potrzeby załatwi. Ja powiem teraz kilka słów po angielsku, dobrze, dla naszych zagranicznych przyjaciół. So here we are in this horrible moment for Polish women, for Polish feminist organizations, for women's rights organizations. And in spite of that, we are making a fifth attempt to legalize abortion in Poland. Because as our Argentinian sisters did, we go
huge step forwards, but we also have to go huge steps backwards. And that's what happened in Poland. The legal situation hasn't changed, but the actual situation has changed. We don't have access to abortion anymore, thanks to the illegal ruling of the so-called Constitutional Court. But we are looking at the brighter, at the wider context. And the wider context is that we are going to try as many times as we need. This is the fifth attempt. Our Argentinian sisters took 15 years and 9 attempts to legalize abortion. And we are prepared to go all the way, and we will win as they did. And we use the Argentinian green, and we use their experience, and we form coalitions, and we try every way, every route, every path to get there. Because we need the hope now, and we need the work now, especially now, to talk to the people on the streets that we're going to win. And we all know that the ban on abortion doesn't mean no abortions. It means that you have to pay for abortion. That's the only difference. So we leave these lies to the right wing and to the church. They can use them anytime, anyhow they want. But still the truth will prevail, and we will have normal, standard laws on abortion in Poland, as Argentinian sisters did just recently at the end of December last year. Thank you. Dziękuję bardzo. O tym, co znajduje się w ustawie komitetu, opowie Państwu przedstawicielka Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, prawniczka komitetu Kamila Ferenc. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że osoby, które w bliższej czy dalszej perspektywie doprowadziły do prawie całkowitej niedostępności aborcji w Polsce, nie korzystają z tej aborcji. Wręcz przeciwnie, osoby mają aborcję bez względu na poglądy polityczne, religijne, chodzenie do kościoła czy inne czynniki. Tyle tylko, że te osoby, które mają dzisiaj władzę i przywilej, stać jest, żeby wyjechać do najlepszej kliniki zagranicznej, a nawet przelecieć helikopterem w razie zamknięcia granic. To nam odmawiają tego dostępu, powodując coraz większe nierówności społeczne. Nie może być tak, że dostęp do aborcji jest warunkowany miejscem zamieszkania, zasobnością portfela czy znajomościami. Aborcja była, jest i będzie, bo jest potrzebna, bo ratuje życie. Czasami w wymiarze czysto fizycznym, czasami jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, a czasami jeśli po prostu chodzi o nasze plany, o nasze życie prywatne, o życie naszych rodzin. To jest wstyd, że inne państwa europejskie zmieniają teraz prawo, żeby Polki mogły mieć darmową aborcję w tych państwach, a nasz własny kraj spycha nas na margines. Proszę Państwa, aborcja to nie jest kwestia podatków czy spółek. To jest kwestia, która dotyczy zdrowia, godności, prywatności. W tym zakresie liczy się bardzo czas, poczucie bezpieczeństwa, możliwość konsultacji lekarskiej, kiedy jest nam potrzebna. Dzisiejsze prawo tego nam dzisiaj nie gwarantuje, mimo że na to zasługujemy. I dzisiejsze prawo czyni z nas bezwolne roboty do wykonywania nakazów i zakazów. Bardzo nie lubiłam do tej pory metafory związanej z książką i serialem Opowieści Podręcznej, ale muszę dzisiaj to powiedzieć. Opowieści podręczne dzieją się tu i teraz. Dlatego przynosimy dzisiaj projekt ustawy, który zatrzyma i odwróci ten trend, ponieważ proponujemy prawo, które przyniesie nam spokój i bezpieczeństwo. Chcemy, by państwo w końcu przestało ingerować w życie prywatne mieszkańców i mieszkanek Polski, a zaczęło nas chronić i umożliwiać realizację, pełną realizację naszych praw i wolności. Zanim powiem, co jest dokładnie w tym projekcie, chcę powiedzieć, czym ten projekt nie jest. On nie jest moralizowaniem. On nikomu nie narzuca, co ma myśleć na temat aborcji. My prawu przywracamy jego pierwotną rolę, czyli regulowanie zjawisk społecznych w zgodzie z prawami człowieka. My przynosimy prawo, które ma przeciwdziałać nierównościom społecznym i niesprawiedliwości. Nasze życie to nie jest program państwa kościelnego. I nawet jeśli zaraz w mediach usłyszymy, że ten projekt jest radykalny, że wahadło już obróciło w kolejną stronę, to chcę stanowczo podkreślić. Ten projekt, ta ustawa, to jest standard. To jest standard europejski, światowy, to jest normalność. To jest bezpieczeństwo, to jest spokój. Ten projekt umożliwia świadome macierzyństwo czy rodzicielstwo, bo dzisiaj zachodzenie w Polsce w ciąże jest rosyjską ruletką i zniechęca do macierzyństwa.
Natomiast dotychczasowe prawo, jego praktyka była radykalnie niesprawiedliwa. I to jest właśnie radykalizm. To, co mieliśmy do tej pory. Dlatego nasz projekt ustawy Legalna Aborcja Bez Kompromisów zakłada możliwość przerwania ciąży z pomocą państwa, za darmo, na NFZ, do 12 tygodnia tej ciąży, bez pytania pacjentki o powód, bo one naprawdę nikomu nie muszą się tłumaczyć. Po 12 tygodniu przerwanie ciąży będzie możliwe w przypadku wykrycia wad rozwojowych płodu czy stwierdzenia, że ciąża jest wynikiem czynu zabronionego. My wprowadzamy też jasną, klarowną procedurę dla pacjentek i dla szpitali, dla podmiotów leczniczych, żeby nie dochodziło do takich nadużyć, jakie mieliśmy do tej pory. Znosimy te bariery, które służyły tylko i wyłącznie gnębieniu pacjentek. Podmioty lecznicze będą miały określony czas, żeby pomóc pacjentce i udzielić świadczenia. Jeżeli tego nie zrobią, to poniosą określoną sankcję, czyli zerwanie kontraktu z NFZ-em. Oprócz tego porządkujemy w końcu sytuację z klauzulą sumienia, bo dochodziło w tej kwestii do bardzo wielu nadużyć i chaosu. Nie odbieramy tego uprawnienia, tego przywileju lekarzom, natomiast nakładamy obowiązek na osoby kierujące podmiotami leczniczymi do tego, by znalazły innego świadczeniodawcę lub zatrudniły podwykonawcę, który w sposób zgodny z prawem udzieli w końcu tego świadczenia. To nie pacjentki mają jeździć po kraju i świecie i szukać pomocy. Ta pomoc powinna być im zapewniona tu i teraz. Uchylamy też przepisy karne przewidujące odpowiedzialność karną dla lekarzy i osób trzecich wykonujących czy pomagających w aborcjach pozasystemowych, ponieważ te przepisy nikomu nie służą, są zwyczajnym straszakiem. Ich uchylenie jest potrzebne szczególnie dzisiaj, po to, żeby lekarze nie bali się ratować życia i zdrowia pacjentek w ciąży. Żeby nie bali się pisowskiego prokuratora, który by wisiał nad nimi ze względu na te przepisy karne. Reformujemy też procedurę sprzeciwu pacjenckiego, czyli robimy coś, czego polski rząd nie był w stanie zrobić przez kilkanaście lat, mimo ponagleń ze strony Komitetu Ministrów Rady Europy. Ta procedura odwołania się od odmowy lekarza do udzielenia świadczenia będzie teraz prosta, przejrzysta, będzie musiała być rozpoznana. Ten sprzeciw dotyczący odmowy aborcji będzie musiał być rozpoznany w ciągu 24 godzin. Dlaczego? Ponieważ do tej pory i dzisiaj jest tak, że sprzeciwy, w tym moich klientek, są rozpoznawane długo po tym, jak one miały już aborcję na własny koszt w innym miejscu. Czynimy też zadość rekomendacjom Najwyższej Izby Kontroli i Krajowego Konsultanta do Spraw Perinatologii, czyli rozszerzamy program badań prenatalnych o badania białka PAPA i hormonu beta-HCG na wszystkie osoby w ciąży. Ponieważ ja i moje koleżanki z organizacji, którą dzisiaj reprezentuję, chcemy budzić się w kraju, w którym czujemy się bezpiecznie, w którym w sytuacji, gdy zdarzy nam się coś złego, otrzymamy pomoc nieocenianie, w którym nasz los nie zależy od kaprysu czy złej woli polityka czy urzędnika, to organizacja Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny stanowczo popiera projekt ustawy Legalna Aborcja Bez Kompromisów. Bardzo dziękuję. O tym, jak wygląda rzeczywistość aborcyjna w Polsce, opowiedzą za chwilę przedstawicielki aborcyjnego Dream Teamu Karolina Więckiewicz i Natalia Bieloniarczyk, które od kilku lat już pomagają Polkom w dostępie do aborcji farmakologicznej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Chcemy powiedzieć na sam początek, że naszym marzeniem od lat w aborcyjnym Dream Teamie i we wszystkich organizacjach, z którymi pracujemy w ramach Aborcji Bez Granic, naszym ogromnym marzeniem jest brak ustaw aborcyjnych. Uważamy, że kwestia aborcji powinna być uregulowana dokładnie tak samo jak wszystkie inne świadczenia zdrowotne. Nie chcemy ustaw o aborcji. Od lat mówimy o tym, że każde prawo aborcyjne, każda ustawa aborcyjna jest tak naprawdę antyaborcyjna i nie zmieniamy zdania. To, że tutaj dzisiaj jesteśmy, oznacza to, że mamy dosyć fikcji, w której żyjemy od prawie 30 lat. To, co zakłada ustawa prezentowana dzisiaj przez Komitet Inicjatywy Obywatelskiej, to absolutne minimum. Nie możemy już i nie chcemy się godzić na mniej. Dość wmawiania nam, że takie przepisy to są rozwiązania ekstremalne, radykalne i trzeba szukać kompromisu między nimi a całkowitym zakazem aborcji. Nie, to jest absolutne minimum. Zezwolenie na to, żeby każda osoba miała prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży do 12 tygodnia jej trwania bez podawania przyczyny i konieczności tłumaczenia się, to jest minimum, poniżej którego nie schodzimy i nie zejdziemy nigdy. Rzeczywistość aborcyjna jest taka, że między 80 a 120 tysięcy osób w Polsce rocznie przerywa ciążę.
obecnie nawet niecały procent, 1% może liczyć na przerwanie ciąży w ramach systemu ochrony zdrowia. Tak nie powinno być. Polskie prawo nie przystaje do rzeczywistości. Zawsze tak jest, że prawo goni rzeczywistość. Robi to szybciej lub wolniej, ale to prawo jest dziesiątki lat za rzeczywistością. Ustawa, którą proponujemy, odwraca te proporcje. Powoduje, że zdecydowana większość osób będzie mogła skorzystać ze świadczenia zdrowotnego w ramach systemu ochrony zdrowia i mieć aborcję w szpitalu bądź w przychodni, jeśli tak zdecyduje. Czas, żeby państwo wzięło odpowiedzialność za osoby przerywające ciążę. Od prawie 30 lat aborcje dzieją się tylko dlatego, że osoby znajdują sposób na to, żeby je mieć. Ostatnie lata to zasługa organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i aktywistek działających w Polsce, ale także współtworzących ogromną sieć wsparcia w całej Europie. Ta sieć się ciągle rozrasta, zarówno w naszym kraju, jak i w innych krajach i będzie się rozrastać. Państwo udaje, że to się nie dzieje. Oczywiście zawsze będzie tak, że w tej ustawie ktoś się nie zmieści. Zawsze będzie tak, że będzie potrzeba udzielenia pozasystemowego wsparcia. My tego wsparcia będziemy udzielać, a osoby będą z niego korzystać. Pamiętajmy też, że prawo do aborcji w szpitalu, w ramach systemu ochrony zdrowia, w szpitalu lub przychodni, to nie jest obowiązek. Można mieć tą aborcję również poza systemem ochrony zdrowia, jeśli osoba tak zdecyduje. Ta ustawa gwarantuje, że jeżeli chcemy mieć je w systemie ochrony zdrowia, to możemy, ale nie musimy. Więc nadal osoby będą korzystały z pozasystemowego i nieformalnego wsparcia. Ale nie może być tak, że cała odpowiedzialność za aborcję jest przenoszona na ten nieformalny system wsparcia albo za granicę. Mamy tego dość, to jest fikcja, to jest umywanie rąk, to jest kompletne niebranie odpowiedzialności za osoby, które w tym kraju żyją i mieszkają. Jak Marta Lempart już mówiła, minął dopiero miesiąc 2021 roku, a już 4 kraje, między innymi Argentyna, wprowadziły albo są w trakcie wprowadzania ustaw gwarantujących dostęp do aborcji. Te kraje to właśnie Argentyna, Tajlandia, Korea Południowa, i ostatnio też Chile. Tak, dziękuję. My w Polsce również zasługujemy na te zmiany. Te zmiany w tych krajach zostały wprowadzone również dlatego, że konserwatywni politycy i polityczki w końcu zmierzyli się z tym, że prawo powinno odpowiadać na potrzeby społeczne i odzwierciedlać rzeczywistość. Rzeczywistość w Polsce jest taka, że aborcja dzieje się każdego dnia. I my to wiemy, bo my te aborcje robimy i w nich pomagamy. Od 22 października, czyli od dnia tego haniebnego wyroku, tej haniebnej decyzji, pomogłyśmy już 120, a w zasadzie nawet 130, bo mamy dane z poniedziałku, osobom, które z naszą pomocą wyjechały za granicę, żeby przerwać ciążę, którą teoretycznie mogły przerwać w Polsce. To jest 120 osób i to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. Poza tym od 22 października ponad 4 tysiące osób przerwało z nami ciążę farmakologicznie w domach, w swoich łazienkach, w swoich łóżkach, z nami na telefonie, na messengerze, na mailu. Tak jak Karolina mówiła, to, że politycy udają, że aborcji nie ma, to nie jest tak, że ona jest całkowicie przeniesiona poza Polskę. Ona częściowo jest przeniesiona poza Polskę dzięki ogromnemu wysiłkowi takich osób jak Aborcja Bez Granic, czy ciocia Basia, czy ciocia Czesia, a wszystkie te nowe powstające kolektywy w krajach sąsiedzkich, które pomagają nam przerywać ciążę. Natomiast odpowiedzialni politycy powinni w końcu zmierzyć się z tym, tak jak argentyńscy politycy, i powiedzieć: ja swoje poglądy zostawiam tu, a tam idę tworzyć odpowiedzialne prawo. Prawo, które będzie odpowiadać na te potrzeby. Bo ja nie przyszedłem, czy nie przyszłam do polityki po to, żeby indoktrynować, czy narzucać ludziom swoje poglądy. Ja przyszedłem, czy przyszłam do polityki po to, żeby kształtować bezpieczne, odpowiedzialne prawo, które będzie gwarantować bezpieczeństwo wszystkim osobom, które mogą zajść w ciążę. I jeszcze jedno. Odpowiedzialni politycy i odpowiedzialne polityczki nie proponują referendum w sprawie tak personalnej i intymnej jak ciąża.
odpowiedzialni politycy i polityczki nie proponują głupich pytań, w których cały naród ma się zastanowić, czy ja, czy którejśkolwiek z nas tutaj mają prawo zdecydować o tym, kiedy, czy i w ogóle jak będę mogła zostać matką czy rodzicem. Czas w końcu, żebyście przestali być bezużyteczni, bo na ten moment wszyscy politycy i wszystkie polityczki, którzy się odwrócą od tej ustawy, cały czas będziecie bezużyteczni, cały czas będziecie nam pokazywać, że nie jesteście warci nawet spojrzenia na was. Dziękuję. O wsparciu środowisk kobiecych opowie Państwu Aleksandra Magryta, przedstawicielka Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem. W skład inicjatywy wchodzi również Wielka Koalicja za Równością i Wyborem, czyli w skrócie WKURW. WKURW jest to koalicja ponad 100 organizacji, które działają na terenie całej Polski. Działają w małych miastach, dużych miastach, w aglomeracjach. Są to organizacje społeczne, jak również grupy nieformalne. Organizacje i grupy właśnie koalicji WKURW będą aktywnie działać i pod inicjatywą, w ramach inicjatywy i będą zbierać podpisy. Listę organizacji znajdziecie na stronie wielkakoalicja.pl. Zachęcamy też do przyłączenia się i zbierania wspólnie podpisów pod inicjatywą ustawy. O sile ogólnopolskich protestów i o tym, jak zmieniają się sondaże w temacie aborcji, opowie Państwu przedstawicielka Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom Aleksandra Knapik-Gauza. Proszę Państwa, to już jest najwyższy czas, żeby zmienić to prawo, żeby zmienić prawo aborcyjne tak, żeby je dostosować do norm, jakie panują w Europie Zachodniej. Naprawdę od 1993 roku nie mieliśmy momentu, w którym poparcie dla liberalizacji prawa do aborcji byłoby wyższe niż teraz. Pokazują to sondaże chociażby takie jak Ipsos dla Federy, 69% osób jest zdecydowanie za tym, żeby zliberalizować prawo do aborcji, czy Kantar dla Gazety Wyborczej, gdzie 59% osób odpowiedziało, że jest za tym, żeby kobieta miała prawo przerwać ciążę, jeżeli to jest aborcja na żądanie do 12 tygodnia ciąży. I są różne inne sondaże, które oczywiście pokazują niższe poparcie, ale te sondaże są zmanipulowane. Jeżeli będziemy pytać ludzi o to, czy chcą chronić życie od poczęcia albo czy chcą mordować dzieci, to oczywiście, że ludzie odpowiedzą, że chcą chronić życie od poczęcia i że nie chcą mordować dzieci. Natomiast trzeba zadawać te pytania w taki sposób, aby można było zobaczyć, czy po pierwsze ludzie mają wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje, a raczej jak nie funkcjonuje obecna ustawa, a następnie nie w konserwatywny sposób dając władzę nad czyimś życiem, tylko oddając tę władzę i tę decyzję kobiecie, osobie, która jest w ciąży. Poza tym nie musimy stosować sondaży, żeby pytać się, co społeczeństwo myśli o zaostrzeniu prawa do aborcji. Widzimy to od października zeszłego roku, kiedy tłumy ludzi, kiedy naprawdę masy ludzi wyszły na ulicę, protestując przeciwko temu barbarzyńskiemu zaostrzeniu prawa. Nie było tak dużych protestów w wolnej Polsce. Nie było. W Łodzi największy protest miał 30 tysięcy ludzi. Ostatni taki protest to był marsz głodowy w 1981 roku. To są spontaniczne protesty w dobie pandemii, w momencie, kiedy jest naprawdę trudno, kiedy mamy kryzys i ludzie Mimo tego, że jest pandemia, pokazują, że nie zgadzają się na zaostrzenie prawa do aborcji, że nie zgadzają się z rządem. Rząd po raz kolejny pokazuje, że ma nas gdzieś, że liczy się tylko sojusz tronu i ołtarza i że są na każde pstryknięcie, że Trybunał Konstytucyjny i rząd są na pstryknięcie kleru. Nie możemy na to pozwolić i nie pozwalamy cały czas będąc na ulicy. My jako Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom i w ogóle jako dziewuchy w Polsce będziemy zbierać podpisy pod rejestracją komitetu, będziemy zbierać podpisy pod tym projektem ustawy, tak jak zbierałyśmy podpisy wcześniej pod Ratujmy Kobiety obiema edycjami tego projektu. Także zachęcamy wszystkich do włączania się w zbieranie tych podpisów, w walkę, albowiem nie odpuścimy. Tak jak nie odpuścimy walki na ulicy, tak samo nie odpuścimy walki o to, żeby ta legislacja była nareszcie normalna i żeby był koniec tego zgniłego kompromisu. Nie ma już powrotu do kompromisu, nie ma już powrotu do tego. Czas na liberalizację ustawy aborcyjnej. Dziękuję. Jako ostatnia przed Państwem przedstawicielka Warszawskiego Strajku Kobiet Bożena Przyłuska. Na Państwa barkach
I zwracam się teraz do Państwa jako dziennikarzy, komentatorów, komentatorki, dziennikarki rzeczywistości, komentujących rzeczywistość społeczną i polityczną. Spoczywa ogromna odpowiedzialność. Jest to odpowiedzialność za słowa. Tak się składa, że słowa potrafią w tym szczególnie wrażliwym obszarze, jakim są prawa reprodukcyjne kobiety, kreować rzeczywistość i kreować poparcie dla pewnych rozwiązań. Jestem pewna, że jest między nami pełna zgoda co do tego, kto jest podmiotem ciąży. Podmiotem ciąży jest kobieta. Jestem też pewna, że to, że w dyskursie publicznym pojawiają się takie sformułowania, takie zbitki słów, które kobietę uprzedmiotawiają, a upodmiotawiają jej ciążę, czy upodmiotawiają płód, jest nie kwestią tego, że Państwo świadomie chcielibyście zafałszowywać rzeczywistość, tylko tego, że jest to efekt ciężkiej pracy środowisk antykobiecych, środowisk anti-choice, które od lat na całym świecie pracują nad tym, żeby właśnie nadać kobiecie rolę inkubatora, uprzedmiotowić kobietę, a w pierwszym planie pokazywać płód jako podmiot ciąży. Proszę Państwa, słowa są ważne. Nie ma czegoś takiego jak aborcja eugeniczna. To sformułowanie nie tylko uprzedmiotawia kobietę, ale zafałszowuje rzeczywistość. Aborcja chroni kobiety przed przemocą reprodukcyjną. W tym właśnie jest. Jest osobistą decyzją kobiety, niczym więcej. Aborcja nie jest dramatem. Nie powtarzajcie Państwo, że aborcja jest zawsze trudną decyzją. To nieprawda. Aborcja jest decyzją, czasem trudną, czasem łatwą. Bardzo rzadko jest dramatem, a w blisko 100% przypadków kobiety nie żałują swojej decyzji o aborcji. Patrzmy na fakty i nie zafałszowujmy rzeczywistości. Osoba w ciąży, kobieta w ciąży jest kobietą w ciąży, nie jest matką. Matką osoba w ciąży staje się wtedy, gdy urodzi dziecko. Ciąża, płód to nie dziecko. Dziecko jest wtedy, gdy się urodzi. Wcześniej mówimy o płodzie, a do 10 tygodnia ciąży o embrionie. Trzymajmy się faktów. Oczywiście możemy tworzyć jakąś równoległą rzeczywistość i poddać się tej nowej siatce pojęciowej, którą zarzuca na nas środowisko anti-choice, ale czy warto? Chyba wszyscy dążymy do prawdy. Dlatego bardzo Państwa proszę, żebyście zawsze, opisując rzeczywistość praw reprodukcyjnych kobiet, mieli na względzie to, że kobieta jest podmiotem tej sytuacji. Nikt inny nie jest podmiotem ciąży, mojej ciąży, czy ciąży jakiejkolwiek kobiety. I to kobiety mają prawo decydować. Jeśli Państwo chcielibyście przyjrzeć się tematowi języka w opisie praw reprodukcyjnych, to zachęcam do tego, żeby zajrzeć na stronę Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Tam jest taki poradnik, jak pisać i mówić o aborcji. Na stronie ADT, czyli Aborcyjnego Dream Teamu, również znajdziecie Państwo takie informacje. A Warszawski Strajk Kobiet przygotowuje również swoje materiały, a także szkolenia dla Państwa, gdyby pojawiła się potrzeba, by głębiej poznać temat i zrozumieć, jakby gdzie jest punkt ciężkości. Bardzo dziękuję. Chciałybyśmy przypomnieć tylko jako posłanki Lewicy, że projekt złożony przez Lewicę w Sejmie w kwietniu tamtego roku nie uzyskał numeru druku. Stąd nasza decyzja, żeby jako przedstawicielki klubu parlamentarnego Lewicy przystąpić do komitetu. W ramach zbiórki podpisów pod rejestracją komitetu i także później pod samą ustawą planujemy kampanie informacyjne, planujemy działania w regionie i w terenie i gorąco zachęcamy wszystkich do przyłączenia się, do pomocy. Zapraszamy na naszą stronę facebookową i czekamy na kontakt. Dziękujemy bardzo. Czy mają Państwo jakieś pytania?
Chciałbym spytać, czy szanowne panie, dzień dobry panie profesorze, pani poseł Stanyszyn, podpisuję się pod tym stwierdzeniem pani poseł Stanyszyn, akurat u nas w programie w strefie starcia to padło, że ten system prawny warto byłoby wpisać prawo do uśmiercania chorych dzieci, czyli eutanazję, bo ona w określonych okolicznościach jest najlepszym wyjściem. Czy pani poseł to podtrzymuje i czy panie również się z tym zgadzają? Zapraszam pana bardzo serdecznie na konferencję w tym temacie. Dziś chcemy opowiadać o komitecie i o ustawie, która nie łączy się z tematem, o którym pan przed chwilą wspomniał. Jednak jest konferencja bardzo głośna. Ale to jest dla dziennikarzy, proszę pana, więc może pytania od dziennikarzy są jakieś? Jest TVP? Zapraszam. Bardzo prosimy o indywidualny kontakt. Proszę o zaproszenie. Dziękujemy bardzo. Czy mają państwo pytania do ustawy bądź dotyczące? Ja również rozmawiam wyłącznie z dziennikarzami. Proszę, pan redaktor, bardzo proszę. Z dziennikarzami, proszę pana, nie z TVP. Okej, dobra. Czy jakieś są pytania następne? To pan redaktor się od samego początku. Proszę nie przyszedł na konferencji, bardzo proszę. Zapraszamy pana. Ale padła odmowa udzielania panu odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Pan redaktor Knapik, bardzo prosimy o zadanie pytania. Pan redaktor Knapik, bardzo proszę. Dobrze, bardzo proszę. Panie redaktorze. Nie, bo rozmawiamy z dziennikarzami, to jest konferencja prasowa. Zapytać o możliwe ewentualne poparcie, bo nie ma tutaj ani posłanek czy posłów Platformy, ani nikogo Szymona Hołowni chyba. Więc jak to będzie z poparciem dla państwa? Nie boją się panie, że po prostu tak się skończy, jak już parę razy poprzednio, że po prostu wszystko gdzieś ląduje na półce albo po prostu jest odrzucane. Panie redaktorze, bardzo chcielibyśmy oczywiście, żeby Platforma Obywatelska zajęła jasne stanowisko w sprawie aborcji, ale tak jak pan widzi, dziś Platforma Obywatelska powołała kolejny zespół, na czele którego stanie Małgorzata Kidawa-Błońska, żeby jeszcze debatować o tym, jakie jest stanowisko Platformy Obywatelskiej w sprawie aborcji. My gorąco zachęcamy wszystkie osoby, które popierają prawo kobiet do przerywania ciąży i chcą udzielić wsparcia i chcą złożyć podpis pod tą ustawą, ale także chcą pomóc nam w tej zbiórce, o to, aby skontaktowali się z nami i aby poświęcili swój czas na to, żebyśmy mogli razem wspólnie przez ten czas, kiedy będziemy zbierać podpisy, także przede wszystkim zająć się dobrą kampanią edukacyjną w temacie aborcji i żeby mówić o aborcji prawdę przede wszystkim i o tym, jak wygląda rzeczywistość aborcyjna w Polsce. Chcielibyśmy oczywiście debaty w Sejmie i dlatego właśnie dziś ta decyzja o tym, żeby pokazać państwu ustawę komitetu, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica nie chcą w Sejmie debatować merytorycznie i rzetelnie na temat przerywania ciąży. Czy jest w ogóle szansa, pani zdaniem, że do tej debaty w Sejmie dojdzie, nawet jeśli będzie to obywatelski projekt? Oby nie w nocy, takie są przepisy. To taka... kompromitacja, jeśli nie dojdzie do takiej debaty. To jest projekt obywatelski. Skupiamy się teraz na rzetelnej debacie i edukacji i medialnej, i społecznej. I to z mieszkankami, mieszkańcami Polski chcemy rozmawiać na temat tego projektu. Politycy mieli swoją szansę. Oczywiście nielicznie, bo część polityczek, które są zaangażowane, są dzisiaj z nami. Natomiast reszta polityków, myślę, że będzie miała dużo czasu, żeby się doedukować, kiedy dojdzie w końcu do debaty na forum Sejmu. Na razie skupiamy się na działaniach społecznych. To jest dziesiąty projekt, który jest składany od 1993 roku. W 1996 roku udało się ten projekt uchwalić i na kilka miesięcy weszła liberalizacja prawa aborcyjnego. Niestety została przez Trybunał Konstytucyjny w 1997 roku uznana za niezgodną z konstytucją, tak zwaną małą konstytucją, bo wtedy jeszcze obecnej nie było. Już wtedy była to manipulacja ze strony Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny dokonał niedopuszczalnej nadinterpretacji przepisów. Podobnie jak obecnie, to jest niedopuszczalna nadinterpretacja przepisów. Teraz mamy dziesiąty projekt i oby to był strzał w dziesiątkę. Prawo i Sprawiedliwość złamało już bardzo wiele praw, ale mam nadzieję, że prawa do rozpatrywania w Sejmie inicjatywy obywatelskiej nie złamie i dzięki temu nasz projekt będzie w Sejmie dyskutowany i mam nadzieję również przyjęty. Ja tylko dodam, jeśli mogę dobrze, że to też oczywiście zależy od opozycji, bo ja bardzo dokładnie pamiętam, jak to się stało, że w pierwszym czytaniu już odrzucono projekt Ratujmy Kobiety. Zawdzięczamy to ówczesnej opozycji. Mamy nadzieję, że panowie, bo to przede wszystkim panowie się nauczyli i będą na głosowaniu,
i będą głosować, jak będzie dyskusja w ogóle nad tym, żeby zacząć debatę o projekcie obywatelskim, bo myślę, że po tym, co widzieli politycy opozycji wszyscy na ulicach, raczej nikt już z tej opozycji, która nadal się zastanawia, nie będzie mieć wątpliwości, jak się skończy wyrzucenie do kosza ich głosami, tak jak było poprzednio, projektu obywatelskiego. Bo zawdzięczamy to ówczesnej opozycji. Anna Józefowicz-Rawiazyk, ja bym się chciała jeszcze zapytać, czy panie planujecie kolejne manifestacje jakoś w najbliższym czasie, czy chwila spokoju? To jest pytanie do wszystkich ludzi w 580 miastach. Cały czas się coś dzieje na stronie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Są takie tygodniowe rozkłady jazdy, co gdzie się dzieje, bo rozumiem, że nie pyta pani tylko Warszawy, ponieważ Polska to więcej niż Warszawa, więc cały czas dzieją się rzeczy. Dla nas bardzo ważną datą jest 8 marca, no bo to jest dzień też Międzynarodowego Strajku Kobiet. A oprócz tego ruszamy ze wsparciem, co jest bardzo istotne, tych wszystkich nowych grup, nowych osób organizujących się. No bo musimy też zebrać siły przed tym, co nas czeka. Widzimy, jak zachowuje się policja, która ostatnie kilka dni potraktowała jak poligon do ćwiczenia nowych taktyk, więc rozumiemy, że oni rozumieją, że będziemy się spotykać na tych ulicach dosyć intensywnie, skoro ćwiczą się w tej walce z nami teraz. Szanowny panie Łukasz Rydzmida, Telewizja Republika. Chciałem zapytać, bo bardzo dużo mówimy o ochronie praw człowieka, także dlaczego... A jak wygląda ochrona praw człowieka do życia, równościego nienarodzonego? To też możemy walczyć? Proszę pana, płód jest dzisiaj chroniony ze względu na ochronę zdrowia reprodukcyjnego kobiety czy osoby. I w ten sposób powinniśmy na to patrzeć. Doszło do pomieszania porządków i złego rozłożenia akcentów. Ten błąd popełnił też pseudo-Trybunał Konstytucyjny. To nie jest tak, że płód nie jest dzisiaj chroniony. Oczywiście, że jest. Jest bardzo dużo świadczeń zdrowotnych dla osób w ciąży. Natomiast nie zapominajmy, że ta ochrona jest na płód rozciągnięta ze względu na zdrowie reprodukcyjne osoby w ciąży. Tak naprawdę to właśnie teraz za rządów tego niby wyroku Trybunału Konstytucyjnego płód nie będzie chroniony, ponieważ badania perinatalne, ponieważ cała opieka perinatalna w tej chwili w związku z przyjęciem tej ustawy legnie w gruzach. Lekarze ze strachu przed konsekwencjami prawnymi nie będą zajmowały się kobietami, które są w ciąży ryzykownej. Także to teraz właśnie tej opieki nie ma i trzeba apelować do Prawa i Sprawiedliwości o to, żeby ta opieka była. Tragicznym pomysłem są tak zwane hospicja perinatalne, bo właśnie prawica dba tylko o to, żeby te dzieci urodzone z letalnymi wadami umierały i nie chce im zapewnić żadnej opieki. Dziękujemy bardzo. Czy mają państwo jeszcze jakieś pytania?